Witajcie, kochane dzieci. Chciałabym zapoznać Was z bardzo ciekawą książką, której głównym bohaterem jest żółw Franklin. Książka nosi tytuł Franklin i książka z biblioteki. I jest to książka w ramach serii Czytamy z Franklinem. Franklin umiał już sobie zawiązać buty. Umiał też dobrze liczyć. Sam chodził do biblioteki i wypożyczał sobie książki. Szanował wypożyczone książki i dbał o nie. No, może nie zawsze mu się to udawało. Pewnego dnia Franklin wybrał się do biblioteki. Przejrzał kilka półek i znalazł 3 nowe książki. Jak znakomicie posprzątać swój pokój. To nie dla mnie, mruknął. Jak znakomicie odrabiać zadanie domowe. Żółwik potrząsnął głową. Jak znakomicie zrobić latający latawiec. Świetna książka, ucieszył się Franklin. Wypożyczę ją i zrobię wspaniały latawiec. W domu Franklin uważnie przeczytał książkę. Było w niej wiele rysunków. Były też praktyczne rady. Co będzie mu potrzebne? Przygotował patyczki i sznurek. Znalazł porządny materiał i wstążeczki. A potem poszedł na wzgórze. Po drodze spotkał misia. Hej, misiu! Zawołał Franklin i pokazał przyjacielowi książkę. Czy chcesz zrobić ze mną kolorowy latawiec? Zapytał. Jasne, że chcę, odparł miś. Nie muszę dzisiaj iść na ryby. Franklin i miś zrobili 2 wspaniałe latawce. Zaraz je też wypróbowali. Naprawdę znakomicie latały. Zataczały w powietrzu pętle i robiły ósemki. Przyjaciele bawili się latawcami przez całe popołudnie. Zbiegali ze wzgórza i wbiegali na nie z powrotem. Urządzali lądowania i znów podrywali latawce do góry. Gdy nadeszła pora kolacji, rozeszli się do domów. Następnego dnia do Franklina zatelefonował Bóbr. Żółwik właśnie jadł banana. Chciałbym pożyczyć książkę, rzekł, tę o robieniu latawców. Skończyłeś już czytać? Żółwik przełknął kolejny bananowy kęs. Tak, skończyłem, odparł. Zwrócę ją dziś do biblioteki. Franklin odłożył słuchawkę i poszedł po książkę. Szukał książki po całym pokoju. Zajrzał pod swój stolik, otworzył skrzynię z zabawkami i długo w niej szperał. Sprawdził na swojej półce na próżno. Znalazł tylko latawiec. Książka o robieniu latawców zniknęła. Nie było po niej ani śladu. O nie, jęknął zmartwiony żółwik. Mam duże kłopoty. Jeszcze raz przeszukał cały pokój. Na podłodze zrobił się straszny bałagan. Teraz na pewno nie znajdzie książki. Franklinie, zawołała mama. Zaraz zacznie się czytanie książek w bibliotece. Nie idę dziś do biblioteki, odparł żółwik. Mama zdziwiła się. Ale przecież bardzo lubisz, jak pani bibliotekarka czyta. Dzisiaj nie mogę, odpowiedział żałośnie Franklin. Franklin zamyślił się i szybko zmienił zdanie. Właśnie wpadł na pewien pomysł. Chyba jednak pójdę, rzekł. Owinął sobie szyję dużym szalem, na głowę wcisnął kapelusz z szerokim rondem, na nos włożył okulary przeciwsłoneczne. Tak ubrany ruszył do biblioteki. Wślizgnął się po cichutko do sali i usiadł z tyłu. Jeżeli jesteście ciekawi, co było dalej i jak zakończyła się przygoda Franklina, zapraszam Was do biblioteki do wypożyczenia książeczki, którą Wam przed chwilą przeczytałam. Franklin i książka z biblioteki. Dziękuję bardzo.